suwalskich artystów, pisarzy, aktorów, tancerzy oraz piosenkarzy doceniły dziś władze miasta. Czesław Rękiewicz, prezydent Suwałk, wręczył nagrody i stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury. Zdaniem włodarza 2014 rok był bardzo owocnym czasem dla suwalskiej kultury. Mieszkańcy miasta doczekali się mnóstwa sukcesów, a dzięki nim o Suwałkach było głośno, dodaje. Sporo znaczących dokonań, przedsięwzięć realizowanych tutaj przez m.in. nasze zespoły, ale również osoby, które samodzielnie prowadzą określoną działalność. W ogóle kultura w naszym mieście w ostatnich latach ma się dobrze. Musimy jeszcze poprawić kwestię wykorzystania tego potencjału, tej bazy, która jest, tego kapitału również ludzkiego. Wśród laureatów znalazł się m.in. Filip Szczepkowski, młody suwalski aktor, znany przede wszystkim z roli w filmie Jana Komasy Miasto 44. Filip opowiedział nam m.in. o pracy na planie i swoich planach na przyszłość. W ogóle od Miasto 44 się zaczęło, tylko oczywiście to jest film, więc trochę dłużej się robił. Potem był Hotel 52 i, że tak powiem, to był mój debiut, bo jako pierwszy poszedł w telewizji. No i to było tak, że właśnie na planie Miasto 44 zaproponował mi Michał Kwieciński jeden odcinek Hotelu 52. I potem rozkręciło to się na przyjaciółki. Potem była persona non grata. Praca na planie była bardzo fajna, bo według mnie to wszystko Janek robił taką bardzo miłą atmosferę i ponieważ to mój pierwszy film, najpierw było bardzo dużo spotkań z aktorami, z każdym, z kim będę grał. Było spotkanie miłe i dopiero potem zaczęliśmy grać film. Nie wiedziałem nigdy, jak to było, więc zawsze byłem taki ciekawy i właśnie to był takie poznanie filmu, świata filmu od innej strony. I potem się dziwiłem, że to tak wszystko wygląda, a potem wszystko tak inaczej nagle. Chciałbym też zostać weterynarzem, chociaż na scenie bardzo dobrze mi się czuję. Oprócz osób indywidualnych władze doceniły też zespoły. Studio piosenki Beciaki, zespół tańca nowoczesnego Dotyk oraz zespoły taneczne Flex i Flexik z Suwalskiego Ośrodka Kultury. Nagrody jubileuszowe trafiły do Krzysztofa Skłodowskiego i Zbigniewa Fałtynowicza, pracowników Muzeum Okręgowego w Suwałkach, a stypendia do Anny Stankiewicz oraz Marty Taraszkiewicz i Olgi Wielogórskiej. Łączna wartość przyznanych nagród i stypendiów to ponad 70 tysięcy złotych.